gminie Męcinka rusza projekt piecowy. Wiele samorządów zdecydowało się do wzięcia udziału w takich projektach. Jak logistycznie rozwiązano podział grantów dla mieszkańców akurat w tej gminie? Gmina Męcinka pozyskała dotację unijną w wysokości ponad 3 milionów złotych. Założyliśmy, że wykonamy piece, wymianę pieców w minimalnej ilości 80 sztuk. Robimy wszystko obecnie. Wójt gminy Męcinka podjął wiele decyzji, które mają spowodować to, że tych pieców będzie zdecydowanie więcej. O jakich kwotach mówimy? Ile skorzystają mieszkańcy? Gmina Męcinka założyła średnią kwotę dofinansowania dla danego grantobiorcy w wysokości 35 tysięcy złotych i przy poziomie dofinansowania 85%. Podniesienie standardu życia mieszkańcom gminy Męcinka oraz jakości środowiska, w którym żyjemy, to główne powody, dla których wójt gminy Męcinka, pan Mirosław Rzozowski, podjął decyzję o samodzielnym przystąpieniu gminy Męcinka do projektu unijnego, projektu piecowego, jak go w skrócie nazywamy. Wstępnie założyliśmy, że w naszej gminie w ramach tego projektu wymienimy aż 80 pieców, natomiast wójt podjął decyzję między innymi taką, że projekt realizowany będzie przez pracowników Urzędu Gminy, a nie podmiot zewnętrzny, który generuje znaczne koszty do obsługi takiego projektu i dzięki temu zaoszczędzimy środki finansowe i będziemy się starać, aby tą liczbę mieszkańców, którzy otrzymają wsparcie na wymianę pieców, jeszcze zwiększyć. Wdrażanie tego projektu podzielone jest na etapy. Na jakim etapie jesteśmy i kiedy w gminie Męcinka będziemy oddychać jeszcze bardziej czystym powietrzem? Projekt piecowy w gminie Męcinka to tak naprawdę 4 kroki milowe. Pierwszy krok, czyli wykonanie audytu, mamy to już praktycznie za sobą. Zmierzamy do kroku drugiego, przygotowujemy się do uruchomienia naboru. Już ogłoszenie takiego naboru zaplanowane zostało na piątek tego tygodnia i od 12 sierpnia planujemy przyjmować już wnioski mieszkańców o dotację. Kolejnym, trzecim krokiem to będzie po prostu realizacja projektu, czyli wymiana starych pieców na nowe i czwarty krok, rozliczanie tego projektu, opłacanie faktur i zwrot środków finansowych mieszkańcom na konta prywatne. Czy przy wypełnianiu wniosków mieszkańcy są zostawieni sami sobie, czy gmina oferuje też jakąś pomoc? Gmina zadysponowała do obsługi projektu koordynatora projektu. Jest nim pracownik Urzędu Gminy w Męcince, który służy zarówno pomocą doradczą przy wypełnianiu wniosku oraz wszelką informacją. Gmina Męcinka uruchomiła również specjalną stronę internetową www.piecemęcinka.pl, na której znajdują się również przydatne i praktyczne informacje.